Siema, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na kolejną opowieść. Dzień dobry! Co robicie? Czytamy. A co czytacie? Książki, nie widać? No widać. A słuchajcie, ja też mam książki, byłam w księgarni i zobaczcie, co znalazłam. Znacie to? Tego się nie da czytać. Grube, za małe literki. Nudne. Jak to nudne? Biblia wcale nie jest nudna. Jest w niej mnóstwo bardzo ciekawych historii. A jest taka gruba właśnie dlatego, że jest ich tak dużo. Ala, co to za książkę, którą czytasz, też jest bardzo gruba? Och, to bardzo romantyczna historia o podróżach w czasie. Wiesz, że w Biblii też są romantyczne historie? Znasz historię o Esterze? Można w niej, o niej przeczytać w Starym Testamencie. Historii przygodowych na pewno tam nie. Jak to? Oczywiście, że są. A na przykład historia o wyjściu ludu izraelskiego z Egiptu. O tym, jak przechodzili przez Morze Czerwone. Tak, słyszałam o tym. To jak tam każdy. A historia o Jonaszu, którego połknęła ryba i dopiero po 3 dniach wypluła. Ja tam wolę zabawne historyjki, żeby można było się pośmiać. Znajdzie pani coś takiego? Owszem, na przykład historia o Zacheuszu. Wszedł na drzewo, wyobraź sobie, żeby zobaczyć Pana Jezusa. Komiksów na pewno tam nie ma. Komiksy? No tak, w Biblii komiksów może nie ma, ale czy znasz Biblię w komiksie? Są tu wszystkie historie w formie komiksów. Chcesz zobaczyć? A Wy co robicie? Gramy. A w co gracie? Minecrafta. O, to ja mam coś dla Was. Znacie taką Biblię? Popatrzcie. Też Minecraft. Biblia w wersji Minecraft. Biblia ma różne oblicza i przemawia do człowieka od wieków. Choć powstawała przez wiele stuleci, miała wielu autorów, to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przemawia w niej do nas Bóg. Czasami jest niezrozumiała, rzeczywiście, trudna, ale jeśli poprosimy Ducha Świętego, na pewno pomoże nam ją zrozumieć. A co to Duch Święty? Duch Święty to taki nasz pomocnik, taki niewidzialny przyjaciel, który pomaga nam robić dobre rzeczy i również zrozumieć Słowo Boże. A czy wiecie, że w Biblii jest też taka historia, która opowiada o tym, jak Duch Święty pomógł ludowi izraelskiemu zrozumieć jego błędy? Posłuchajcie. Czy pamiętacie Ezechiasza? Był królem, który kochał Boga i starał się, by lud izraelski był szczęśliwy i potężny. Niestety był on ostatnim królem Izraela, który kochał Boga i ufał mu. Po nim na tronie zasiadali królowie modlący się do bożków, zrobionych z metalu i drewna, a lud izraelski ich naśladował. Bóg okazywał swemu ludowi wiele cierpliwości, ale w końcu postanowił go ukarać. Obce wojska z dalekiej Babilonii zaatakowały Królestwo Południowe. Kraj został splądrowany i zniszczony. Jerozolima, stolica, zburzona, a Boża Świątynia okradziona i spalona. Ludzi wzięto do niewoli i popędzono aż do Babilonii. Tam zostali sługami i niewolnikami. Jednak Bóg w swojej miłości nie zostawił swojego ludu. Poprzez proroka Jeremiasza obiecał wziętym do niewoli Izraelitom, że przyjdzie taki dzień, kiedy powrócą do swojego kraju. Lata mijały i nic się nie działo. Pozostali w kraju ludzie żyli w biedzie i ciągłym strachu o swoje życie.
Czy Bóg zapomniał o swojej obietnicy? Minęło 50 lat. Na tronie Babilonii zasiadł nowy król pochodzący z Persji, Cyrus II. I wtedy stało się to, o czym pisał prorok. Bóg przemówił do Cyrusa za pomocą Daniela, dostojnika dworskiego, który jako młody chłopiec został wywieziony z Jerozolimy. Daniel opowiedział królowi o jedynym i prawdziwym, pełnym miłości i przebaczenia Bogu. Król poruszony opowieścią wydał dekret. Izraelici mogli powrócić do swojego kraju. Pod dowództwem Zorobabela w drogę wyruszyło około 50 tysięcy Żydów. Od króla Cyrusa z powrotem otrzymali część naczyń zrabowanych ze świątyni oraz zgodę na jej odbudowę. Pracę rozpoczęli natychmiast po powrocie i nie przerywali jej mimo przeszkód ze strony wrogów. Minęło kolejnych kilkadziesiąt lat. Król Cyrus zmarł dawno temu, a na tronie perskim zasiadł nowy król Artakserkses. W Jerozolimie Izraelici, którzy powrócili z Zorobabelem, odczuwali coraz większy brak Bożego Słowa. Wtedy Bóg przemówił do pewnego człowieka, który był jeszcze w Babilonii. Esdrasz był uczonym, znawcą prawa mojżeszowego i kapłanem. Esdrasz posiadał egzemplarz prawa mojżeszowego, który jego pradziadek Hilkiasz znalazł za czasów panowania króla Jozjasza w świątyni. Prócz tej cennej rzeczy posiadał jeszcze wielkie pragnienie czytania i przekazywania tego słowa innym Izraelitom, po to, by zgodnie z nim postępowali. Król Artakserkses niezwykle życzliwie odniósł się do prośby Esdrasza, który chciał powrócić do Jerozolimy. Król przekazał Esdraszowi list pozwalający jemu oraz innym izraelskim kapłanom i lewitom powrócić do swojej ojczyzny. Oprócz listu otrzymał on jeszcze drogocenne dary dla świątyni w Jerozolimie. Esdrasz wraz z innymi Izraelitami wyruszyli w drogę. Ich podróż trwała 4 miesiące. W tym czasie nad ich bezpieczeństwem czuwał sam Bóg, gdyż wyruszyli bez zbrojnej eskorty. Gdy dotarli do Jerozolimy, rozbili obóz i przez 3 dni odpoczywali. 4. dnia weszli do miasta i udali się do świątyni, by tam oddać skarby ze złota i srebra podarowane przez króla Artakserksesa. Jednak najcenniejszą rzeczą, jaką mieli, były zwoje Bożego Słowa. Esdrasz i inni kapłani oraz uczeni w piśmie zgromadzili lud przed bramą wodną i zaczęli czytać Słowo Boże oraz tłumaczyć je ludziom. Zebrani kobiety, mężczyźni i dzieci słuchali ich przez wiele godzin. To było niesamowite wydarzenie. Słowo Boże docierało do serc słuchaczy, a Duch Święty pomagał im zrozumieć to, co czytali kapłani. Izraelici zrozumieli, jak bardzo zawiedli Boga swoim postępowaniem. Byli nieposłuszni i dlatego dostali się do niewoli, zostali ukarani. Niestety, niewola nie sprawiła, że zrozumieli swój błąd i chcieli go naprawić. Sprawiło to dopiero czytanie i słuchanie Słowa Bożego. Ludzie zebrani w świątyni, słuchając Bożego Słowa, zaczęli płakać. Chcieli przeprosić Boga i poprawić swoje zachowanie, stając się posłusznymi i przestrzegającymi słów Bożych ludźmi. Nie sprawiła tego ich własna mądrość, ale Duch Święty, który poruszył ich serca i pomógł im zrozumieć Słowo Boże. Duch Święty dzisiaj też porusza nasze serca. Musimy Mu tylko na to pozwolić. Mogę pożyczyć tą Biblię? Oczywiście. A ja to? Jak najbardziej. Ci na szczęście Słowo Boże jest dzisiaj dostępne i nie ma z tym żadnego problemu. Mam nadzieję, że za tydzień znowu spotkamy się, żeby posłuchać jakiejś kolejnej nowej historii biblijnej. Na pewno, oczywiście. Super, bardzo się cieszę. To do zobaczenia.
Dzisiaj jest niedziela Exaudi, którą nazywamy Panie, wysłuchaj mnie. Porozmawiajmy na ten temat. Cześć! Dziś niedziela Exaudi. Słowo Exaudi znaczy słuchaj Boże głosu mego. To niedziela, która oddziela w niebo wstąpienie Pana Jezusa od zesłania Ducha Świętego. A mówi nam o tym, że Pan Bóg wysłuchuje, kiedy się do Niego modlimy. Ostatnio usłyszeliście różne hity i mity na temat modlitwy. Wiecie już, w jaki sposób się modlić. Dziś chcę Wam powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Pan Jezus wstąpił do nieba po to, żeby mógł być z nami wszystkimi jednocześnie. Kiedy był na ziemi, miał ciało, takie samo jak mamy my, ludzie, mógł być w jednym miejscu jednocześnie. Teraz, będąc w niebie, On może być i ze mną tutaj, i z Tobą w Twoim domu, i z Twoimi kolegami i koleżankami tam, gdzie oni są w tej chwili. I słyszy wszystkie nasze modlitwy. Możemy modlić się i mieć pewność, że Pan Bóg, Pan Jezus wysłuchuje naszych modlitw. Módlmy się więc i zanośmy do Niego wszystkie nasze sprawy, które nas trapią, które nas męczą, ale mówmy Mu też o rzeczach, które nas cieszą. Pan Bóg czeka na nasze modlitwy. Ciekawe, jaki wiersz dzisiaj przygotowała ciocia Kasia. Jan Brzechwa, Kłamczucha. Proszę Pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę Pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada. I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie. Fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę Pana. U stryjenki wczoraj z rana becadło z pieca spadło. Całą pieczeń z rondla zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę Pana, niech Pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo! Sprowadzono straż ogniową, przecedzono wodę sitem. A co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę mamie. Dzień dobry, Pani Doroto. Co tam dzisiaj w polecajce? Cześć! Witajcie znowu w Księgarni Warto. Ja mam dziś dla Was grę biblijną i jest to owocna gra biblijna, bo mówi o owocach Ducha Świętego. Jestem ciekawa, czy znacie je wszystkie. Ta gra pomoże Wam poznać wszystkie owoce Ducha Świętego, ale też je zapamiętać. A słuchajcie, więcej o owocach Ducha Świętego dowiecie się w te wakacje w czasie kolejnej serii lekturek z Bożej Chmurki, więc serdecznie zapraszamy, a gra jest dostępna w Księgarni Warto i na www.warto.com.pl. A dzisiaj wszystkie ręce do pracy. Zapraszam Was na kącik kreatywny. Dzień dobry. Zostałam dzisiaj zaproszona do kącika kreatywnego, ponieważ jest wiosna, wszyscy kochają kwiatki. Postanowiłam pokazać Wam, jak posadzić w skrzyneczce kwiatki jako dekorację ogrodową. Ja wzięłam drewnianą skrzyneczkę, do której wkładam woreczek. Każdy może znaleźć taki woreczek po zakupach. Na dno wkładam kamienie, a takie kamienie każdy na jakimś spacerze może znaleźć. Układamy po to, żeby po prostu woda mogła odpływać sobie. I teraz wsypuję ziemię do skrzyneczki,
żeby kwiatki można było posadzić do ziemi. Przygotowałam sobie tutaj ziemię. Wsypujemy tak, żeby było jej wystarczająco do posadzenia kwiatków. Tak. I mam tutaj 3 kwiatki i z nich ułożę sobie kompozycję. Jednego kwiatka wsadzimy tu. Drugiego kwiatka wsadzimy sobie z drugiej strony, a z tyłu posadzimy trzeciego, piękną lawendę. Musimy uzupełnić teraz brakującą ziemię. Roślinki się tu ładnie trzymały. O, jeszcze tu troszeczkę i jeszcze łopatkę do przodu. Proszę bardzo, jeszcze ją ugniotę. Proszę bardzo, kwiatki już posadzone. Teraz możemy podlać kwiatuszki, żeby sobie ładnie rosły. Jednego kwiatuszka podlewamy. Drugiego i trzeciego. Tak. Oczyścimy z ziemi skrzyneczkę. Jeżeli na pewno gdzieś w domu mamy różne dekoracje, możemy sobie takiego motylka na przykład wpiąć. Ja kocham motyle, więc wszędzie są motylki i można udekorować to taką kokardką pod kolor kwiatków, które zakwitną w pełni. I tak wygląda gotowa skrzyneczka. Może dekorować ten stoliczek. Można to zrobić również w inny sposób, do koszyczków, które na pewno w domu są. I jeden z nich możecie zobaczyć, jak już kwitnie mocno w moim ogrodzie. Przedtem stał tutaj na tym stoliku. W tej chwili, w tym momencie stoi. I tak ładnie mamy dekoracje albo na taras, albo na balkon, albo po prostu w ogrodzie. Dziękuję bardzo. To już koniec na dziś. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i do zobaczenia.